Lidyjka i witam was ponownie na nie swoim kanale. A dlaczego? A dlatego, że bardzo spodobał wam się ostatni odcinek, w którym wkradłam się na konto Farela i wydałam wszystkie jego gemy. Zostawiliście tam 14 tysięcy łapek w górę i 150 tysięcy wyświetleń, więc mam nadzieję, że ten odcinek pobije tamten rekord. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na koncie Farela i słuchajcie, wykorzystam fakt, że nie ma go teraz w domu. Wejdziemy do sklepu i zobaczymy, na co możemy wydać dzisiaj jego gemy. Jesteśmy w sklepie i mamy legendarne koło fortuny za 400 gemów. Mamy złowieszcze koło specjalne za 110 gemów. Mamy darmową nagrodę, więc możemy sobie od razu odebrać. I uwaga! Legenda, od razu na start musi być. Bliska. Kolejne 10 klejnotów do wydania w dzisiejszym odcinku, więc nawet git. Jeszcze jedna nagroda. I mamy tym razem zwykłą 3 żetony, dobra. I ostatnie. I ostatnie są, moi drodzy, klejnoty niestety. Okej, czyli 15 klejnotów wleciało nam do portfelika. Kochani, słuchajcie, mamy mega ofertę z żetonami i mamy mega ofertę specjalną z legendarną skórką smoka oraz 5000 klejnotów za 15 euro. Więc żeby wydać te klejnoty, to najpierw musimy je kupić. Oczywiście konto jest podpięte do portfela Farela, więc płacimy z portfela Farela. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Okej, dokonano zakupu, to już się wydarzyło, tego już nie możemy cofnąć, słuchajcie. I możemy odebrać nasze nagrody. Tak więc na koncie mamy teraz aż 6910 klejnotów do wydania. Oczywiście nie możemy przepuścić okazji, żeby nie zakręcić kołem fortuny. Jest złowieszcze, jest legendarny, więc najpierw sobie wybierzmy złowieszcze. Wow, jest szkieleton dragon, na którego jest tylko 4%, więc jakbym go trafiła, to myślę, że wszystkie moje winy dzisiejsze zostałyby mi wybaczone. Wybierz ilość razy 10, wydajemy na to 1100 gemów i lecimy. Trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę, bo wasza łapka teraz powinna pomóc. Uwaga, kręcimy. Ach, nie jest za dobrze. Duplikat. Proszę, żeby chociaż jedna legenda była. Mamy legendarne, ale duplikat też, więc Farel już to ma. Nietypowe. Też duplikat. Nic nowego. Trzymajcie kciuki i pamiętajcie o łapce. No nie, klaun. Klaunem to ja będę, jak nie trafię żadnej legendy, wydając wszystkie gemy. Epicki. Oczywiście duplikat. Proszę! Jest! Mamy kolejną legendę! Dwie legendy już! Trzecia. Nie. Epicki szkieletonek. Widzowie, mamy raz, dwa, trzy legendy i dragon szkieletona, na którego było 4% szans. Widzowie, mam dla was deala. Za każdy 1000 łapek zostawione pod tym filmem, jeżeli następnym razem uda mi się włamać na konto Farela, to wydamy 1000 żetonów więcej, więc postarajcie się, bo sami widzicie, co się tutaj dzieje. Okej, z złowieszczym kołem specjalnym opłacało się zakręcić, a teraz sprawdźmy, czy opłaci się zakręcić legendarnym. Wydaje mi się, że tak, bo spójrzcie na to. 6,25% na wszystkie legendy i są same legendy w tym kole, więc wydajemy 2000. Tak na początek mi się wydaje, że będzie git. Trzymajcie kciuki. Niech trafi nam się jakaś legenda, której Farel jeszcze nie ma. I mamy tutaj duplikat niestety. Ale ładnie to koło wygląda, takie złote. Nowa legenda, mamy jedną nową legendę, więc git. Kolejna legenda i duplikat niestety. Jeszcze dwa razy.
Nie, nie, baranek. Mamy Walkirię. Faro jeszcze nie miał Walkirii. Walkirii. Więc mamy dwie kolejne legendy. Całkiem nieźle, dwie nowe legendy, trzy duplikaty, ale czuję niedosyt. Więc zakręćmy jeszcze 5 razy. Proszę, teraz musi być 5 nowych legend, bo jak nie, to zostanę zlinczowana. Banana Guy, moi drodzy, mamy bananka. Jest to nowa legenda. Jest! Czerwony szkieleton, kolejna nowa legenda. Jak będzie 5 nowych legend, to nie wytrzymam, naprawdę. Duplikat niestety. Oj, ten jednorożec, ja bym chciała tego jednorożca. Duplikat kolejny niestety. I ostatni. Ninja Kai, czyli 3 nowe legendy. Łącznie udało nam się zdobyć 5 nowych legend na koncie Farela. Dajcie znać, czy podobał wam się ten wynik. Znowu to robisz. Oddawaj pieniądze. Christian, nie! Dawaj 5 dych. Ile wydałaś? Oddawaj kartę. Safe, widzowie. Posłuchaj, zanim... Safe rozwalony, tam gdzie gotówkę trzymam. Zanim zaczniesz mówić. Oddawaj sztabki złota. Zanim zaczniesz mówić, muszę ci coś powiedzieć. 5 nowych legend masz. Jednego specjalnego. Ale nie mów, że jest... Jaki specjalny? Czekaj! Jaki specjalny? Dragon Skeleton. Aha, ten taki oskoła, ten, tak? Jak na niego chciałem polować, no i dobrze. Tak! Ej, ile wydałaś gemów? Poka, czekaj, puść myszkę, puść. Wydałam dużo. Kupiłaś ofertę, 5000 gemów zostało, 1800... Nie, ja muszę wejść do sklepu, wejść do szafki, do stosu, legendy. Wydałam 5000. O, ale kozacki, co? No, kozacki. Wow. To w sumie to masz tak, to jest nowe. No. Tego jeszcze. Tego? Ninja Kai. No nawet. O, tego chyba nie miałem. Sisunaut. Fajny. O! Tak! Ja na niego polowałem! Dobrze, JJ-ka! Oj, zabana to! Ty trafiłaś coś specjalnego! Niezwykłą legendę, tylko coś specjalnego! To jest to najlepsze! Dragon. Zarąbisty, nie? Piękny, dziękuję! To czyli mi wybaczasz? No. No. Dobrze, ta oferta była za 15 euro, a nie za 50, czy tam ile. No właśnie, gdybyś nie wrócił, to pewnie bym kupiła tą za 50 też. Dobra, to co? Grasz teraz meczyk? Następnym razem. Grasz meczyk? Dobra, to gram. Canon Klimp jako pierwsza, o kurde! Dobra, jak tu się skacze? Spacja, jeszcze raz spacja. Dobra. Jeszcze raz spacja. O nie! Co ty robisz? Dobra, na luziku. Dawaj, bardzo spacja, musisz ślizgi robić. Hop, dobrze. Dobrze. Goń kapibarę z przodu, tak jest. Lecę. Prawo. Dobra, może być w drugie prawo, nie ma problemu. Au! Nie odbija się od tego. Dobrze, tu góra. Woo. Tędy. Uważaj na kulę. Tak jest. O nie! Jejka, no, wszystko na łeb bierzesz. Nieprawda. Dobra, może prawda. Będę na mecie. Nie, a chłopcie ślizgi! Nauczyli cię spruwać, dawaj! No i przerżnęłaś. Ja chcę jeszcze raz. O, Icy Heist. Dobra, ci będę podpowiadał, tylko słuchaj, patrz mi na usta w kamerze. To chyba lepiej. 2 razy spacja, szybko od razu. I nie uderzasz to na środku. Myszką do lewej. Nie uderzasz to na środku, mówiłem. Dobra, już sobie biegnij. Dobra, trójka. Jeszcze raz trójka, teraz. Ślizg robisz taki. Dobra. Już bez trójki. Uwaga, to musisz postawić. Spacja. Do przodu. 2 razy spacja. Hop, 2 razy spacja. Dobra, i teraz spacja. Jeszcze raz. Dobrze! I dobrze! Tak! Jakim fartem to był! Dobrze, Panika Gaming, ale udało się, widziałaś? Bo tu trzeba na szczupaka lecieć, się rozpędzasz. Nie. Pięknie. Ty mi musisz sekundę przedmówić, a nie ty mi mówisz w momencie, kiedy ja mam to zrobić. No dobra. O nie, Rocket Rumble! To jest trudne, flagi. To zależy od mojej drużyny, nie ode mnie. Tak jest, od borowików w twoim teamie. Ale ty musisz być tą liderką. Musisz pomóc temu Yetiemu podciągnąć. Idiota! Masz szkieletona idiotę, nie? No w drużynie. Już widzę właśnie. Jak będziesz widziała oponenta, teraz mu trójkę wal. Krzyżaka w nogi. Z rakiety i krzyżaka w nogi. Dobra, tu masz podniesione. Pomóż tam temu. No, lej tego zająca. Bum, dobrze, dostał idealnie heada. Okej, przejmuj to. Okej. Trójka. Dobrze, spadł. Trójkę mu rozwal. Ach, prawie zatrafiłaś. Dobra, masz przejęty punkt. 8-4, okay. Dobrze, dominujecie. Dominacja genetyczna. Dawaj, idealnie, JJ.
padły zające! Dobra, trójka! I o to chodzi, rakieta i trójka, rakieta i trójeczka. Czyli się szybko uczy, widzowie. Dobrze, jazda z tym królikiem. I trójka, i trafiłaś w nogi. Uwaga! Jak nieraz tak z krawędzi spadasz, też naciskaj trójkę, może uda ci się wślizgiem powrócić na mapę. Tyk. I rakieta. Dobrze. On poleciał chyba tam twoje przejąć. Tak, nawzajem. Uważaj, 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 będą chcieli ciebie strzelać. Banan? Nie, banan pobiegł! Dobra, cofaj, cofaj, cofaj! Biegaj, biegaj, patrz! A czemu do mnie strzelasz, chamie? Olek, Olek! Nie no, jakiś Olek cymbał. Pijany! Nie no, dobra. 8-2, dobrze, dominacja genetyczna straszna, dawaj góra. Dobrze, JJ. 4-7 już jest, dobra, żartowałem, że jednak jest, mocna. To tylko chwilowe było. Dobra. Dlaczego? O nie! Spadź! Dlaczego? Tu po prawej, pomóż, podnieś tą flagę, szybko, szybko, flagę idź. Podnoś, dobrze. Jest! GG. Oh, to było straszne. To będzie, to będzie. Jak wytrwaliście tego momentu, napiszcie w komentarzu go, go, JJJ-ka. Go, go, JJJ-ka. O, co to o jest? Nie, blok dasz, proszę cię. A, już to grałam. Pamiętaj, że tu nie możesz spaść, ale wal od razu im krzyżaka w nogi, jak będzie trzeba. Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Do góry, hop. Okej. Okay. I tak sobie stój na środku. Bo oni mogą cię też bęcnąć. Uważaj, skórka od banana. Tam nie idź. Boję się. O kurde, dawaj, 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 poprawa, poprawa, dawaj. Dawaj, dawaj! Dobrze! Dobrze! Uważaj! Brzuch wciągnij, brzuch wciągnij! Nie! Jak wciągnąć brzuch? Musisz stanąć pomiędzy tym. Dobra, tu teraz. Naskoczyć musiałaś na tamto! O nie! Naskocz! No i spadła! Jak to tak można zepsuć JJ-ka? Nie wiem. Zapomniałam, że trzeba na to skoczyć, żeby to przeskoczyć. Dobra, było dobrze, GG. Dobra, moi drodzy, no to sprawdźmy sobie jeszcze inne skinki, które JJ-ka mi odblokowała. Na przykład ten Nian Beast. Wow, chiński smok. Mega, mega fajny. Czy jakieś jeszcze mamy do tego kroki? Moonwalka mam, tutaj jakieś salteczko, to tamto. Kroki są nowe. O, patrzcie, takie kroki. Prezenty to miałem. Fajerwerki mam też. Karotki. 2023 albo tęcza. Nie no, weźmiemy oczywiście. Formuła 1 jeszcze są jakieś. Weźmiemy sobie chyba te. Najbardziej do niego pasują. Jaka pierwsza mapka? O kurczę, Pajewot Pasz. Niech będzie, niech będzie. Jak na pierwszą rundę spoko, spójrzcie na mojego ziomka, jaki ma przekozackie duże włosy. On wygląda jak z Dragon Balla Songot. To jest chyba mój jeden z ulubionych skinów już, moi drodzy, w tym sezonie. Albo w ogóle, w tej gierce. Gdyby to nie był smok, tylko Super Saiyajin, to by było lepiej. Ale dużo osób ma emotkę kopania. No i super. Dużo osób pobiegło do przodu. Dobra, jest git. Jest git. Dobrze, na ich głowie poleciałem. A o ty chamie, banan mnie skopał, widzowie. Ja nie mam pytań. Okej. Jeszcze jakoś udało mi się dobiec, ale to ten finał był naprawdę już ciężki, serio. Minęły niecałe 2 sekundy i już kolejne osoby dobiegły, więc tutaj no poziom dosyć, dosyć jest wysoki. Jest taki sam chłop jak ja, patrzcie. Ale ja i tak lepiej tańczę moonwalka. Uwaga, o Boże, Lost Temple jako druga mapa. Ja jestem w to słaby, ale zobaczymy. Dobrze, udało się! Timing był dobry, timing był dobry. Okej. Okay. Dobra, wywróćcie się, wywróćcie się. Okej. Okay. Jest git, jest git, jest git. Co prawda nie idę na pierwsze miejsce, ale udało mi się zrobić to, co chciałem. Zrealizowałem swój plan. Ksiąciunio leży. Leżysz? Dobra, spadają, spadają. Lećcie, 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 ziomeczki. Ale że on się tam wcisnął? No nie mam. Ja pierdzielę. Ja pierdział! 6! No! Ciężko było, powiem wam szczerze. Było ciężko. Gdyby ten kamień jeszcze spadł, to już by było po mnie. Dajcie miodek. Miodek może być na koniec. Będzie śmiesznie. O kurczę, blok dasz. Na tym samym, co JJ-ka umoczyła gierkę. Obym ja nie umoczył. Moi drodzy, zostawiam łapkę w górę teraz. I jesteśmy team, pomszczamy JJ-kę. Musimy ją pomścić. Dobra, leżysz, gościu. Muszę być z dala od wszystkich. Bo oni chcą mnie tutaj podkaczyć, ewidentnie. Dobra, chyba kolejni polecieli, czy nie? Ta, lecą dalej. Okej. Okej. O, ty chamie! Taki jesteś cwaniaczek, ananasek.
Dobra, patrz, też mi dał banan w ryja, co jest? No są dymy, są dymy. Okej. Leżycie? Nie! Moi kochani, prawie wygrałem! Ten chłop miał takiego farta, że ja dziękuję! Ale i tak, GG. Jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał, napiszcie w komentarzu JJ-ka, zrób to jeszcze raz, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie do JJ-ki i trzymajcie się, hej!